Siemaneczko, kochani, dzisiaj otworzymy sobie kalendarz adwentowy z herbatami. Jest to kalendarz z Allegro. Jest to tani kalendarz. Kosztował mnie on jedyne 50 zł. W zeszłym roku był on granatowy, w tym roku jest wersja złota, bądź żółta, bądź brązowa, jak kto woli. Więc otwórzmy sobie ten kalendarz. Był on przez Was bardzo lubiany w zeszłym roku, więc jest i on również w tym roku. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że jeśli będę przekręcać jakieś słowa albo coś źle mówić, no to przepraszam. Ponieważ jest godzina 30 po północy, ja wróciłam z pracy, z siłowni, ale bardzo chciałam Wam nagrać ten film, więc od razu przejdźmy do otwierania i nie zwlekajmy. Więc kochani, niestety tylko tak mieści mi się kalendarz w kadrze. Tutaj nie widać jednego okienka 17, 22. Bo jak odsunę, to mi już tu wszystko pospada. Więc zestawmy to w ten sposób. I jak widzicie, jedno okienko jest uszkodzone. Jest to okienko 11 i ono jest wgniecione. No ale niestety jak przychodzi to w paczce, w paczkomacie, to często się tak zdarza, że coś jest nadotwarte. No ale na szczęście nic nie widać, więc przejdźmy do otwierania. W zeszłym roku numerki były po kolei, w tym roku nie są po kolei. Więc trzeba będzie troszkę poszukać. Więc otwieram jedyneczkę. Już sobie ją zlokalizowałam wcześniej. O, tutaj to się ładnie wgniata. I w jedyneczce znaleźliśmy oto taką herbatkę. I tak jak w zeszłym roku, widzę, że nie jest ona podpisana w żaden sposób. Więc jest mi przykro, że nie poprawili tego. Z tyłu jest opis, więc będę Wam mówić, co to jest. To jest English Breakfast. I jest to czarna herbata w 100%. Dwójeczkę mamy na samym dole, jeszcze ją widzicie. Szkoda, że te, widzicie, one są tak delikatne. Szkoda, że te okienka wciskają się w tą drugą stronę, bo przez to jest ciężko wyciągnąć ten woreczek. A więc tutaj mamy herbatkę o nazwie Łyk Szczęścia. Jest tutaj między innymi wiśnia, róża, owoce goi. Taka bardzo owocowa herbatka. Lecimy do trójeczki. Trójeczkę widzimy tutaj. I w trójeczce mamy herbatkę o nazwie Cytrynowy John. Jest tutaj trawa cytrynowa, truskawka, zielona herbata. Fajnie wygląda. Czwóreczka. I tutaj będę Wam czytała, co jest w czwóreczce. Bo jest dość ciekawą herbatką. Nazywa się czekolateria, herbata czarna, kakao, skórka pomarańczy, czekolada, pomarańcza, kwiat, aromat. Bardzo fajnie wygląda. Więc niestety będę tak latała z tym kalendarzem, bo ja nie jestem w stanie zapamiętać, co tam jest napisane. Teraz mamy piąteczkę mamy na dole. Oho. W piąteczce wygląda ona w ten sposób. W piąteczce znajduje się tutti frutti, hibiskus, skórka róży, jabłko, imbir, skórka pomarańczy, rodzynki, gruszka, cynamon, aromat. Więc myślę, że na taką jedną herbatkę tutaj jest w tym woreczku. Lecimy do szósteczki, czyli Mikołajki, co tam na Mikołajki nam zafundowali. Bardzo ładnie wygląda ta herbatka. Herbatka nazywa się Sen Merlina. Herbata zielona, cytryna, papaja, słonecznik, kwiat granatu, aromat. Bardzo ładnie wygląda. Siódemeczka teraz nas czeka. Jeśli ją znajdziemy, widzę ósemkę, widzę siódemkę. Co tak twardo. A w siódemeczce coś takiego ciekawego. W siódemeczce jest to Robios. 100% Robios. Ale powiem Wam, że normalnie pachną te herbaty, albo po prostu ta czekoladowa. Ja wszędzie czuję czekoladę cały czas. To była siódemeczka, jedziemy do ósemeczki. Gdzieś ją tutaj widziałam na dole. Ósemeczka też za bardzo nie zaskakuje i jest to Air Grey Blue. Czarna herbata, bławatek, aromat. Dziewiąteczka.
O, dziewiątka wygląda dosyć ciekawie. Jakieś owocki widzimy. I w dziewiąteczce mamy goździki w pomarańczy. Składniki: hibiskus, skórka róży, skórka pomarańczy, żurawina, goździki, truskawka, lifizjolowana pewnie, czy coś takiego. I aromat. Widzimy tutaj truskaweczkę. Super. U mnie na pewno się zużyje, jak nie ja, to Jacek, jak nie Jacek, to na pewno tata chętnie wypije. Zawiozę dla taty, on na pewno to szybko opędzluje. Dziesiątka. Dziesiąteczka wygląda trochę na zieloną herbatę. A w dziesiątce jest jaśminowa. Zielona herbata, sęcza, jaśmin, aromat. Jedenastka. A, to jest ta rozwalona jedenastka. Jedenastka wygląda, moi drodzy, tak. I w jedenastce jest słoneczny ekspres. Czarna herbata, hibiskus, słonecznik, jaśmin, aromat. Przechodzimy do dwunastki, jesteśmy już w połowie kalendarza. I tutaj wygląda to w ten sposób. A w dwunastce mamy Happy Kids. Hibiskus, mango, papaja, ananas, żurawina, cytryna, melon, truskawka, bławatek, nagietek. Więc bardzo dużo tutaj tych rzeczy jest w środku. I tutaj jeszcze Wam pokażę, że tutaj mamy podzielone herbaty na owocową. O, tutaj nie widzicie. Dobra, tak Wam pokażę. Macie podzielone herbaty na owocową, czarną i zieloną. I macie napisane, ile łyżeczek na ile mililitrów, ile czasu trzeba parzyć i w jakich stopniach. Więc bardzo fajnie, że taka informacja się znalazła. Mam nadzieję, że nie za głośno mnie słychać, ponieważ jestem bardzo blisko kamery. Jeśli tutaj wyciągam nasze herbatki. Przechodzę już do trzynastki. Trzynastka znowu wygląda mi na zieloną herbatkę. I jest to imbirowo-cytrynowa. Herbata zielona, sęcza. Imbir, ananas, skórka cytryny, aromat. Myślę, że będzie bardzo fajna na takie chłodne dni. Gdy jesteście troszkę przeziębieni, to taka z cytrynką będzie super, naprawdę. To była trzynastka, szukam czternastki, coraz mniej okienek do otwarcia mamy tutaj. Czternastka wygląda całkiem czarno. W czternastce mamy wiśnia i rum, herbata czarna, rodzynki, hibiskus, wiśnia, aromat. Więc też myślę, że będzie bardzo smaczna. A już skoro jesteśmy za połową kalendarza, to chciałabym Wam przypomnieć o subskrypcji mojego kanału, ponieważ dobijamy, lecimy jak burza, żeby osiągnąć ten 1000 subskrypcji, więc mam nadzieję, że mi pomożecie. I oczywiście nie zapominajcie o moich mediach społecznościowych, takich jak TikTok i Instagram, gdzie często znajdują się nowe moje posty, moje filmiki, moje zdjęcia, więc jeśli jesteście zainteresowani, to serdecznie Was zapraszam, możecie sobie przejrzeć, możecie mnie o coś zapytać, jeśli jesteście zainteresowani, czy chcecie więcej informacji, na przykład jeśli chodzi o herbatki, to też możecie do mnie napisać na Instagramie, ja zawsze odpiszę, więc zapraszam. Dobra, lecimy dalej. 15. Ups, rozwaliłam okienko. Bardzo jest delikatny ten kalendarz, muszę Wam powiedzieć. Tu coś dziwnego, patrzcie, jakieś kostki. Co to jest? Co to może być? Jak myślicie? No ja tak właśnie przypuszczałam, to jest karmelowa Robios Toffee Aromat. Ciekawe, jak to będzie smakować. Bardzo jestem ciekawa. 16. W 16 mamy takie dziwne coś. Cóż to jest? O, long, przez dwa o. Nie wiem, jak to się czyta, ale jest napisane o, long. Herbata zielona po prostu. Ciekawe, jak będzie smakować. Ładnie pachnie. Ja jestem bardzo jej ciekawa. 17. Mamy ją u góry, tutaj jej nie widać. I już rozwaliłam dalej kalendarz. W 17 widzę, że tutaj chyba jakiś kwiatek róży będzie. Nazywa się Air Grey Rainbow. Herbata czarna, płatki róży, szafran, nagietek, bławatek, czyli czarna herbata z kwiatkami.
I to była, moi drodzy, 17. To teraz 18. Przepraszam Was. Coś chrypnę już. Zaraz Wam powiem, która jest godzina. Otwieram 18. I w 18 tak biednie Wam powiem. W zeszłym roku było lepiej, albo mi się tak trafiło. Znam ten zapach skądś, ale powiem Wam, że trochę wygląda to biednie. Jezus, wszystko leci. Kamera, kalendarz, dajcie spokój Państwo. Moi drodzy, Mango Tango, czyli wiedziałam, że to skądś znam, ale no tutaj tego, no tutaj tych listków to strasznie mało. Czemu tak biednie, nie rozumiem. Pomarańcza, ananas, mango, pomarańcza lifisjowana pewnie, nagietek, dziki szafran, truskawka, której nawet tu nie ma. Dziwne. Jeśli macie taki kalendarz, to napiszcie mi, czy Wam się też takie coś trafiło, że same owocki i w ogóle, nie wiem, słabo. Nie podoba mi się to. 19. Ja już coraz bliżej przesuwam ten kalendarz, żeby nie mieć tak daleko. Tutaj znowu wygląda jak jakaś zielona herbatka. W 19. żurawinowa. Herbata zielona. Żurawina, liść maliny. Żurawinę lubię, może będzie dobra. Zbliżamy się do końca, moi drodzy. 20 mamy na dole. O, tutaj całkiem ładnie to wygląda. A w 20 mamy chai masala. Herbata czarna, Assam India, cynamon, imbir, goździk, kardamon, pieprz. Może być ciekawa. Myślę, że może zasmakować Jackowi. Oj, zostały nam 4 okienka. Otwieramy. 21. Tutaj na dole nie widzicie. Tu jest 21. I znowu kilka owocków się trafiło. Ej, o co chodzi? W zeszłym roku ten kalendarz był lepszy. Red Velvet. Melon, ananas, żurawina, porzeczka. Porzeczka czarna, jabłko, malina. Naprawdę w zeszłym roku to się ma coś zaparzyć z tego? No nie wiem. W zeszłym roku był lepszy. 22, tutaj u góry. Oj, zepsułam. Ale co tam? O, znowu jakiś robios na pewno będzie, że jakkolwiek to się czyta. Czas na relaks. Robios, melisa, hibiskus, pomarańcza, cytryna, skórka róży, jabłko, truskawka. Myślicie, że będzie dobre? 23. Okienko odpadło. 23. 23 chyba znowu jakaś zielona herbatka. I w 23 mamy cytrynowo-miętowa. O, ja bardzo lubię herbatę miętową. Herbata zielona, sęcza, mięta, skórka cytryny, trawa cytrynowa. O, to będzie super, naprawdę. I 24. Co nam dadzą na... co nam dadzą na Wigilię? 24, ostatnie okienko. Wygląda ładnie. I już Wam mówię, co to jest. Jest to herbata korzenna, hibiskus, skórka róży, rodzynki, anyż, goździki, cynamon, pomarańcza. I teraz pokażę Wam wszystko, co znajdowało się w tym kalendarzu. A więc, moi drodzy, tak wygląda cała zawartość kalendarza. Nie wiem, czy kamera oddaje to, ale mi się wydaje, że tego jest naprawdę dużo. Za te 50 zł, żeby spróbować każdej z takiej herbatki, albo niektóre użyć 2 lub 3 razy, no to naprawdę myślę, że to jest spoko za 50 zł, bo ja na przykład za około 15 zł kupuję w herbaciarni 100 gram, więc... Ale to jest jedna herbatka, nie? I nie możecie kupić mniej niż te 100 gram, więc to jest jednak dużo. A tutaj macie dużo herbatek o różnych smakach, a ja akurat jestem herbaciara, więc mi się to bardzo podoba, a jeśli coś zostanie albo mi nie przypadnie do gustu, no to zawsze mam kogoś, kto by to wypił, więc... Dla mnie jak najbardziej na plus. Ja jestem zadowolona. Podobał mi się ten kalendarz. Jeśli chodzi o stosunek ceny do zawartości, to jest bardzo spoko. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pamiętajcie o przycisku subskrypcji i oczywiście o moich mediach społecznościowych. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!